No zobacz, zobacz. Normalnie wystarczy ten samochód na chwilę zostawić w mieście i co? I pochody. Oglądanie. Był rok 1997 i debiutował ten samochód. Prius pierwszej generacji, jeszcze nieco eksperymentalny, ale już w pełni sprawny hybrydowo. Przez swoje kształty sedana otrzymał miano kapelusza. A potem pojawiła się druga generacja, auto dużo lepiej wykonane, z dużo sprawniejszą hybrydą. No i przeszliśmy z sedana do liftbacka. Jest funkcjonalniej. A potem trzecia generacja Priusa. Tego samochodu chyba nie muszę Wam przedstawiać, to ikona taksówkarzy. On jeździ, jeździ, jeździ i zepsuć się nie chce. Często po 600, 800, a nawet milion kilometrów przebiegu. To jest auto też często zagazowane. No a potem pojawił się ten czerwony, czyli czwarta generacja. Lepiej wykonany, sprawniej jeżdżący, z jeszcze wydajniejszą hybrydą, ale czwórka cały czas miała te geny wcześniejszych Priusów. No i nastąpił rok 2023 i pojawił się ten oto samochód. Prius piątej generacji, najnowsza technologia pod maską, piękna stylówka. To jest samochód, który w świecie Priusa dokonał rewolucji. I dzisiaj o tym aucie Wam opowiem. Prius to już 25 lat historii hybrydowej Toyoty, ale to, co w tym roku stało się z tym modelem, przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sami. Piękna stylówka coupé, najnowsze technologie, 223 konie pod maską, niskie zużycie, najnowsza generacja hybrydy. No i jeszcze raz ten styl, styl, styl. Dla mnie dzisiaj w świecie crossoverów i SUVów ten samochód jest już białym krukiem. Tajemnica sukcesu designu Priusa 5 polega na zupełnie nowych proporcjach bryły tego auta. Mamy o 5 cm dłuższy rozstaw osi, auto jest o 5 cm niższe od czwórki, jest także nieco od niej szersze. W efekcie sam przebieg linii dachu w Priusie 5 jest także inny i jego szczyt przebiega bardziej w tylnej części tego samochodu. Dlatego Prius 5 wygląda bardzo stylowo, niczym miejskie coupé. A skoro na dworze typu coupé, to tylne drzwi mają takie oto elektryczne klamki. Ale nie bójcie się, gdyby zabrakło nam prądu w akumulatorze, tu mamy mechaniczną blokadę zwalniającą te drzwi. W internecie pojawiły się opinie, że nowy Prius z sylwetką coupé to i niewielki prześwit. To porównujemy go z bieżącą generacją Corolli. Sami popatrzcie, porównywalne prześwity, jest bezpiecznie w mieście. Pamiętacie? W poprzednim Priusie musieliśmy ręcznie podnosić pokrywę bagażnika, ale w nowym mamy technologię. I zupełnie nowe rozwiązanie w Priusie, rolety bagażnika. Bardzo proste, wyciągamy, składamy na pół i wrzucamy do środka, nie musimy biegać z nią po wnętrzu. W obecnym, najnowszym Priusie mamy zdecydowanie więcej miejsca w bagażniku i jest on głębszy. Nowy Prius to przede wszystkim pokaz technologicznej siły Toyoty oraz tej stylówki nadwozia. A we wnętrzu, no to nie jest chociażby najnowszy CHR, który ma przyciągać właśnie jakością wykonania środka. Tu mamy po prostu poręcznie, czysto i schludnie. A kiedy ktoś wysoki na tylnej kanapie utrudni nam obserwowanie samochodu podczas manewru parkowania tyłem, to przełączamy sobie lusterko w tryb kamery. W jaki sposób w napędzie hybrydowym piątej generacji w Priusie mamy o 100 koni więcej niż w poprzednim Priusie, który bez względu czy był pluginem czy zwykłą hybrydą miał tych 100 koni mniej? Zabieg w sobie bardzo prosty. Wszystko, co jest odpowiedzialne za napęd samochodu, jest nowe i inne od tego, co było w poprzedniej generacji. Ale to wygląda bardzo podobnie do układu i wielkości elementów pod maską Priusa 4. Może wygląda podobnie, ale silnik już jest pojemności 2 litrów.
sporo mocniejszy i dużo bardziej wydajny. Sekcja elektryczna, czyli cała ta przekładnia, silnik MG2, który jest w niej odpowiedzialny za napęd tego samochodu, również dużo mocniejszy, bo już ponad 160 koni, więc nawet w trybie czysto elektrycznym ten samochód naprawdę ma niezłe osiągi. Marcinie, powiedz mi, czy jest sens wkładać na dach tego typu auta jeszcze ogniwa fotowoltaiczne? Przecież one nam chyba tylko symbolicznie ładują baterie. To prawda, one nie są jakoś bardzo mocne, ale wyobraź sobie, że parkując samochód na cały dzień na słońcu, jesteśmy w stanie zyskać ponad 8 km zasięgu w trybie czysto elektrycznym. I czy to się sumuje? W sensie, jak zostawimy takie auto na kilka dni, to codziennie po te prawie 10 km sobie będziemy doładowywać? Tak, bo w tym rozwiązaniu to ogniwo fotowoltaiczne połączone jest z akumulatorem wysokonapięciowym, z akumulatorem trakcyjnym. Więc cały czas, kiedy ono produkuje energię elektryczną, ta energia trafia do akumulatora właśnie trakcyjnego, no i co nam wpływa na zasięg całego samochodu. Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli Prius stoi, to nam ten solar działa i ładuje, a jak auto jedzie, to wtedy solar nie działa? To żeby to doprecyzować, w momencie, kiedy samochód jest zaparkowany, wyłączony, to to ogniwo fotowoltaiczne dostarcza energię do akumulatora trakcyjnego, tak jak rozmawialiśmy, ale również do akumulatora 12-woltowego. Bo gdybyśmy ten samochód zostawili na 2 tygodnie, miesiąc i tak dalej, i później trafiłby się nam problem z rozruchem, no to w Priusie ten problem jest rozwiązany, dlatego że ten akumulator 12-woltowy jest cały czas doładowywany. Natomiast w momencie, kiedy jeździmy samochodem, to ogniwo fotowoltaiczne również energię produkuje, więc żeby jej nie tracić, to ona zasila nam cały układ 12-woltowy w samochodzie, co zmniejsza nam zużycie tej energii z akumulatora trakcyjnego, czy po prostu wytwarzanej przez silnik spalinowy. Dlatego mamy tak niskie zużycie paliwa. Marcinie, w internecie bardzo często pytają mnie ludzie o to, czemu w Priusie 5. generacji pluginowym nie mamy napędu AWDi, czyli także dla wszystkich 4 kół. Otóż do napędu tylnej osi zawsze wykorzystywany jest silnik elektryczny, który umieszczony jest właśnie na tylnej osi. W tym miejscu mamy zbiornik paliwa, więc musielibyśmy ten zbiornik gdzieś przenieść, a jak się rozejrzysz, no w tym podwozie już za bardzo nie ma miejsca na dodatkowe elementy. No niestety, coś za coś. Mamy dosyć duży silnik spalinowy, duży silnik elektryczny, sporą baterię. No i więc dodatkowy silnik elektryczny byłby tutaj już naprawdę kłopotem, więc po prostu nie ma na to fizycznie miejsca. To gdzie jest ta duża bateria trakcyjna dla plug-ina w Priusie 5? Tutaj, ta duża bateria trakcyjna, pod tą osłoną, 13,6 kWh. I to jest super wiadomość, dlatego że przy takiej pojemności baterii zasięg w trybie czysto elektrycznym WLTP oczywiście, to jest ponad 80 km, no ale w takich realiach ruchu miejskiego spokojnie ponad 60 km jesteśmy w stanie przejechać. Więc tak naprawdę tego samochodu możemy na co dzień używać jako samochodu elektrycznego. W Priusie 5. generacji siedzimy jak w klasycznym coupé. Zobaczcie, nisko posadzone siedzisko z dobrą regulacją, dobre podparcie ud, do tego fajnie wyprofilowane plecy z dobrym podparciem, pewny chwyt kierownicy, dużo ustawień, bardzo wygodna i bardzo pewna pozycja. Przed nami znajduje się duży, czytelny, ale prosty wyświetlacz, do tego przesunięty mocno pod przednią szybę po to, żeby zastąpić nam funkcję tego head-up displaya, żebyśmy patrzyli na niego, nie odrywając wzroku od jezdni. Na wyświetlaczu znajdziemy wiele podstawowych informacji. Sterujemy tym wszystkim poprzez przyciski i przełączniki znajdujące się na kole kierownicy. I to co ważne, ponieważ Prius hybrydowy plug-in ma teraz bardzo mocną sekcję elektryczną, to jeżeli codziennie pokonujemy niewielkie dystanse w mieście i będziemy ten samochód doładowywać prądem, to codziennie możemy Priusem 5. generacji jeździć jak klasycznym autem elektrycznym, wyłącznie na prądzie. Zobaczcie, w ciągu kilkudziesięciu minut wytworzyliśmy taką ilość energii, która wystarczyłaby do naładowania około 200 takich smartfonów. Prius to przede wszystkim pokaz technologicznych możliwości Toyoty, no i tego stylu nadwozia. A wnętrze nie ma już takiego sznytu jak chociażby CHR. No ale w końcu CHR i Prius to samochody kierowane do zupełnie dwóch różnych grup kierowców.
Najnowszy Prius plug-in w mieście zachowuje się jak klasyczne auto elektryczne. Po pierwsze, jeżeli mamy naładowaną baterię trakcyjną, to zasięg tego samochodu w trybie elektrycznym oscyluje w zależności od trybu jazdy i warunków gdzieś między 70, 80, 90. Niektórzy mówią nawet z moich kolegów, że 100 km zasięgu. Nieźle. Ale przede wszystkim ten samochód w mieście uruchamia się z tak zwanego defaultu, z założenia w trybie EV, czyli w trybie elektrycznym. Jeżeli chcemy użyć pełni mocy, wtedy przełączamy się na klasyczny tryb hybrydowy i mamy do dyspozycji 223 konie mechaniczne mocy. Kiedy przełączymy sobie dźwignię przekładni w tryb B, to kiedyś tryb B służył nam do hamowania silnikiem benzynowym. Teraz mamy zupełnie nowe znaczenie tego trybu. Hamujemy silnikiem elektrycznym, rekuperując. I teraz uwaga, możemy sobie ustawić trzy poziomy tej rekuperacji. Od najsłabszego hamowania do najmocniejszego z rekuperowaniem. Co to oznacza? Że zdejmując nogę z pedału gazu, o, tak jak ja teraz, mamy poczucie, że samochód nam sam hamuje. To auto z tym trybem nie zahamuje nam do zera. Ten samochód zwolni nam do mniej więcej 10 km na godzinę. Potem już musimy zahamować, używając pedału hamulca. Ale jest to swoisty tryb pracy, tak zwany one pedal, czyli jazdy używając wyłącznie praktycznie w mieście w czasie poruszania się jednego pedału, pedału gazu. Takiego Priusa pewnie doskonale kojarzycie, to przecież król polskich taksówkarzy. Spotkacie go w większości polskich miast, ale to jest przeszłość. Ale dziś przyszedł czas na zupełnie nowego Priusa. Zobaczcie sami. Ikona stylu, nadwozie a la coupé. Najnowsza technologia pod maską. Czy ten samochód może być także obiektem westchnień taksówkarzy? Przekonamy się o tym niebawem. Hubert jako zawodowy taksówkarz swoim Priusem 3 pokonał już ponad 100 tysięcy kilometrów i za chwilę zabierze kluczyki od najnowszej wersji tego modelu i sprawdzi, czy także Prius 5 nadawałby się na taksówkę. No i co, Hubercie? Ile kilometrów udało Ci się przejechać tym samochodem? Jakieś 500 kilometrów. Większość w trasie, część też po mieście. No jakie wrażenia? Bardzo pozytywne. Co mnie zaskoczyło, to prędkość ponad 100 na godzinę i można go utrzymać bez większego problemu na samym prądzie, na samej baterii hybrydowej. Mały, zwinny, jednocześnie do miasta bardzo dobry. No jak i na trasę, prawda? No, na trasie już można powiedzieć, że się zachowuje jak auta segmentu wyżej. No to co? Taki samochód nadawałby się na taksówkę w przyszłości? Myślę, że ma szansę. Na pewno się pojawi jako taksówka na naszych drogach. No czyli ewidentnie mamy werdykt. Może to nie jest auto budowane z pomysłem na taksi, ale na pewno jako taksówka ten nowy Prius z nową hybrydą plug-in sprawdziłby się. Czas pokaże. A ponieważ najnowszy Prius to jest wersja hybrydowa typu plug-in, to przyjeżdżając pod dom, wyciągamy wtyczkę, otwieramy gniazdko i karmimy baterię tego samochodu. Kiedy mamy taki wallbox, to zajmie nam to około 3-4 godzin i później przez 80, a nawet 90 km jeździmy po mieście wyłącznie na prądzie. A jak nie masz wallboxa w domu, nie przejmuj się. Ten samochód naładujesz także klasycznym przewodem z klasycznego gniazdka w ścianie. Tylko wtedy zajmie to Ci nieco dłużej. Prius ze swoją obłą sylwetką typu coupé nie ułatwia nam parkowania w mieście, no ale przecież mamy precyzyjne czujniki, kamerę 360, a czujniki, jak sami widzieliście, wychwyciły mnie jako obiekt i same zatrzymały auto. Ale kamery cofania mają to do siebie, że bardzo często się brudzą. Prius ma na to rozwiązanie. Naciskamy przycisk, wciskujemy kamerę i znowu mamy dobry widok.
Priusem w trasie poruszamy się jak klasyczną hybrydą Toyoty najnowszej piątej generacji, czyli korzystamy z obydwu silników, i tego elektrycznego, i tego benzynowego. W efekcie zużycie paliwa sięga poziomu 5-5,5 litra. Jak będziemy jechać szybciej, będziemy częściej wyprzedzać, to zużycie wzrośnie. Pamiętajmy, że mając do dyspozycji oba silniki w napędzie hybrydowym, dysponujemy mocą aż 223 koni mechanicznych, i to bez względu, czy mamy naładowaną, czy częściowo rozładowaną, czy zupełnie rozładowaną baterię. To auto jest po prostu jak na Priusa i na tak mały samochód piekielnie szybkie. A do tego cały czas świetnie się prowadzi. Jest bardzo precyzyjne, daje nam dużo radości z jazdy, stwarza wrażenie lekkości konstrukcji. I o to chyba w tego typu miejskim samochodzie chodzi. Mateusz wie o Priusie wszystko, no w końcu pracuje w Toyocie. To do sedna. Mateuszu, po co nam w ofercie w Polsce Prius, skoro mamy i tak hybrydy, i to te najnowszej generacji w innych modelach? Z Priusem zawsze chcieliśmy wdrażać coś nowego do oferty, jakieś nowinki technologiczne, czy też nowe systemy. I tak też jest w tym przypadku. Co on ma takiego, czego inne Toyoty nie mają?